Po kilku słabszych występach piłkarze Olimpii Grudziądz liczyli na pierwsze po dłuższym czasie ligowe zwycięstwo. Na własnym terenie podejmowali przedostatnią w tabeli Polonię Bytom. W początkowych fragmentach pierwszej części gry znacznie lepiej prezentowali się przyjezdni. Kilka ciekawych akcji mogło zakończyć się nawet bramką. Gdy wydawało się, że coraz lepiej na boisku zaczynają poczynać sobie piłkarze Olimpii, bramkę strzelili goście. W 37 minucie rzut karny pewnie wykonał Jacek Broniewicz. Drugą połowę z większym animuszem w działaniach ofensywnych rozpoczęli gospodarze. Taka gra przyniosła upragnione wyrównanie. Autorem samobójczego trafienia z 53 minuty był Damian Michalik. Niestety na 10 minut przed końcem spotkania goście znów wyszli na prowadzenie. Fantastycznym strzałem z powietrza popisał się Michał Płukasz. Piłkarze Olimpii o uratowanie choćby jednego punktu walczyli do ostatnich sekund. W tym przypadku ambitna gra do końca opłaciła się. Już w doliczonym czasie gry bramkę wyrównującą zdobył Dariusz Gawęcki. Mecz na tym się jednak nie skończył. Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego w polu karnym gości doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Jeden z obrońców Polonii zagrał piłkę ręką. Arbiter spotkania pozostał po tym zdarzeniu niewzruszony i odgwizdał zakończenie meczu. Robiliśmy wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Niestety nie udało się. Przy odrobinie szczęścia mieliśmy szansę w samej końcówce jeszcze przeciągnąć szale zwycięstwa na naszą korzyść, ale niestety nie udało się. Właśnie, a jaka obecnie pana atmosfera drużynie po tych słabszych występach? No na pewno nie jest skoro, bo wiadomo, że wyniki będą atmosferę, ale staramy się, nie wiem, wszyscy ciągnąć ten wózek w jedną stronę. No i wierzę, że w kolejnych meczach tak samo będzie, że będziemy musieli się starać. Mamy teraz arcyciężki mecz derbowy. No będziemy musieli starać się, tu nam się nie udało zdobyć 3 punktów, będziemy się starali zdobyć 3 punkty na wyjeździe. W pierwszej połowie, gdzie żeśmy dominowali, strzeliliśmy bramkę. W drugiej połowie troszeczkę te losy się odmieniły i Prym wiódł Grudziądz. Zwykle bywa tak, że jak się traci w 90 minucie bramkę, to jest taki dosyć duży niedosyt i ten niedosyt widać dzisiaj w szatni chłopaków. Były głosy, które gdzieś tam docierały do mnie, że temu zespołowi brakuje zaangażowania, brakuje zacięcia, że niektórzy tu zawodnicy przyszli odcinać kupony. Dziś myślę, że wszyscy potwierdzą to, którzy byli obecni na tym meczu, że ten zespół wykazał się dziś determinacją, wykazał się wolą walki. Bez względu na nazwisko, jakie widniało na koszulce, to nie szczędził zdrowia, nie szczędził sił. Przed drużyną Olimpii jedno z najważniejszych spotkań tej rundy. Biało-zieloni już w najbliższą sobotę zmierzą się w derbowym pojedynku z Zawiszą Bydgoszcz.